celami Boga. Nie mylę się, kiedy mówię opętany. Są ludzie opętani demonami, pędzą, nikogo nie słuchając się. Są w pędzie, wiecie co? Człowiek Boży powinien być też opętany. Bogiem, jego celem, planami, zamiarami. Dla niego wszystko staje się niczym. Paweł mówi, jestem ukrzyżowany z Chrystusem i odtąd żyję nie ja, lecz Chrystus we mnie. Jeśli jesteście ukrzyżowani dla Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, to jeśli żyjecie, żyjecie już nie swoim życiem, ale kogoś innego. Jeśli jednak żyjecie swoim życiem i wasze ciało wami kieruje, jeszcze nie poznaliście Chrystusa i nigdy nie ukrzyżowaliście się razem z Nim, nigdy jeszcze nie wykonaliście wysiłku, by być ukrzyżowanym z Chrystusem. Mówię dzisiaj do wierzących, nie do niewierzących. Wiem, do kogo mówię. Człowiek powinien być ukrzyżowany z Chrystusem. Ci, którzy są Chrystusowi, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Widzę, jak wielu chlubi się dzisiaj własnym ciałem. Mówią, powinieneś chlubić siebie, zniekształcając i wywracając Słowo Boże. Jedynym lekarstwem dla naszego ciała, które Bóg dla nas przygotował, to krzyż. Powinieneś tam umrzeć, by życie Jezusa zapanowało nad śmiertelnym ciałem. Pewna siostra mówi, bracie Genia, my przecież czynimy dobre uczynki. Dobre uczynki nie rodzą nowego życia, śmierć rodzi życie. Życie rodzi się poprzez śmierć. I dopóki nie poznasz tego, że twoje ciało powinno być ukrzyżowane, dopóty nie dasz Jezusowi miejsca w twoim życiu, będziesz miotać się to tu, to tam. Wielu takich żyje, grzeszy i pokutuje, pokutuje i grzeszy i pokutuje. Panie, przebacz. Było dobre kazanie. Człowiek przyszedł, Panie, wybacz. On wybaczył, ale jego zgniłe serce pozostało z nim. Bóg wybacza wielu, wielu uznaje dzisiaj Jezusa Zbawicielem. On jest moim Zbawicielem. Przy tym jest tyle łez. O mój Zbawicielu, dziękuję Ci, Ty zbawiłeś mnie. Ale oni nigdy, nigdy nie uznali Go Panem swego życia. Żyją sami dla siebie, swoim własnym życiem, szukają własnej wygody. Są egoistyczni wewnątrz i On nigdy nie stał się centrum ich życia. Ale praca Boga nad nami, boleści, które dopuszcza, u niektórych wierzących są już bolączki. Mówię, Bóg dopuszcza do tego, by przemieścić cię z twojego ja. I aby Bóg przyszedł do twojego serca i zasiadł na tronie. Dlatego, że ty nigdy nie szukałeś Go i On nigdy nie był Panem. Tak to rozumiem, mam takie poznanie. Dlatego nie ma żadnego objawienia, a bez objawienia z góry naród nie ma poznania. Dlatego biegasz ze zboru do zboru, wdajesz się w dyskusję. U nas tak uczyli, u nas tak. Nigdy nie byłeś poskroniony, nigdy nie dałeś się Bogu, by ten konkretnie przemówił do twojego serca i przywołał cię do porządku. On dzisiaj jest tu. Jego Kościół powinien przeobrażać się w Jego obraz. To ten Chrystus, który powinien być objawiony temu światu. Ten, który przyjdzie na obłokach, wszyscy Go zobaczą. Ale ten, z którym ludzie będą spotykać się na ulicy, to Chrystus w was. I to jest sprawiedliwe, jeśli Chrystus jest w was, ciało jest martwe dla grzechu. Ale jeśli ciało jest żywe dla grzechu, wtedy na odwrót, Chrystusa nie ma w was. To sprawiedliwe, to sprawiedliwe. Ty szczycisz się sobą, nie ma Chrystusa w tobie. Ty barachtajesz się z sobą, Chrystusa nie w tobie. Jezus mówił do narodu izraelskiego przez Mojżesza, jego anioł prowadził naród. On mówił, jeśli pójdę z wami, unicestwię was, dlatego postawili tam namiot zgromadzenia. Co powinien Kościół czynić? Wizje Boga i cele Boga powinny być odnowione w Kościele. To prawda, znajdujemy się w czasach ostatecznych. Do tego stopnia, że zaprowadzi to nas poza granice zdrowego rozsądku. Dlatego, że rozsądek zawsze nam przeszkadza. Mówi, ty powinieneś rozsądzić, powinieneś poradzić sobie z tym, powinieneś pomyśleć o tym. Ale cielesny rozum nigdy nie podporządkuje się Bogu, zapamiętajcie to.
i nie może podporządkować się. Jeśli żyjesz w ciele i w swoim cielesnym rozumie, ty nigdy nie podporządkujesz się Bogu. Będzie cię nawet trudno wyciągnąć z tego. Może to uczynić tylko Duch Święty. My żyjemy dziś w czasach Ducha Świętego. Człowiek powinien powiedzieć w końcu: Boże, zrób coś w końcu ze mną. Powinni być ludzie, którzy powiedzą: Boże, nie odstąpię, dopóki nie zmienisz czegoś we mnie. O Panie, oczyść moje serce, oczyść. Bóg nie zamierza go oczyszczać. On ma plan, by zmienić je całe. Dawid szedł ze swoim sercem bardzo długo. Był wybrańcem według serca Boga. Ale przyszedł czas, by zawołał: serce nowe stwórz we mnie. Ta przemiana musi nastąpić. Ja mówię do zbawionych, wierzących. Ale przychodzi czas na drodze oświecenia, że Bóg zaczyna pracować nad nami tak gruntownie, by uczynić z nas naczynie, przez które może objawić swego Syna poprzez Ducha Świętego. Bóg nie będzie dzielić swego życia z waszym, albo On, albo wy. On nie będzie dzielić swego życia z waszym. On potrzebuje naczynia opróżnionego, potrzebuje naczynia pustego. Nie wasze talenty, nie wasze mądrości, nie wasze dyplomy, niczego z tych rzeczy nie potrzebuje. Potrzebne jest naczynie, które w pokorze powie: jestem niczym, napełni. On ma dary, rzeczy niezwykłe, którymi napełni, i wtedy będziesz potrzebny wszystkim. Pamiętajcie, dzisiaj jest wielu wykształconych ludzi, wielu jest teologów, oni znają tak dobrze Biblię. Они так хорошо Библию знают. Ale pamiętajcie, że w czasach Jezusa też byli tacy ludzie. Biblia bez Ducha Świętego doprowadzi do tego samego. Do czego? Doprowadziła w czasach Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie o tym. Co Biblia stworzyła bez Ducha Świętego? Faryzeuszy, uczonych w piśmie i hipokrytów. Tego samego dokona bez Ducha Świętego. Żyjemy w czasach Ducha Świętego. Kościół powinien być napełniony Duchem Świętym. Tylko Duch Święty może nas poprowadzić poza granicę naszego rozumu, do sfery ponadnaturalnej. Jesteście duchowym stworzeniem, stworzonym w Chrystusie Jezusie, ale wielu żyje dla siebie. Oni skradli tron Boży. To jest to, co uczynił diabeł, wchodząc w ludzi. Oni uczynili wówczas taką obrzydliwość. Teraz będziemy jak Bóg. Cała troska ludzka, całe ludzkie życie, by zostawić swoje imię, uczynić sobie imię. Bóg zawsze będzie przeciwko temu. Bóg nigdy nie powierzy swojej siły i swego ducha ciału. I swój duch płci. Nigdy, Bóg przenigdy nie da ciału rozporządzać swymi darami. Nigdy. Nigdy. On nie zechce, by ciało dowodziło. On jest Bogiem. On jest Bogiem, wszechmogącym Bogiem. Jesteście duchowym stworzeniem. Powinniście wiedzieć o tym. Powinniście coś czynić. Rozumiemy, że dzisiaj Kościół nie jest taki, jakim był w pierwszym pokoleniu. Byłem w Efezie, stałem w amfiteatrze, gdzie chrześcijan rzucano dzikim zwierzętom. Płakałem, stojąc w tym miejscu, i mówiłem: Panie, dlaczego ci ludzie w pierwszych wiekach byli tacy szaleni? Kiedy nas tylko zaczynają uciskać, my uciekamy, a ci ludzie byli gotowi oddać swoje życie. Jakimi ludźmi byli? Kiedy czytacie pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, wydaje się, że werset 9 mówi, że byli głupi ze względu na Chrystusa. Oczekiwaliśmy tego przyjścia Chrystusa. Paweł pisze, że było to w tym czasie, tym bardziej w naszym czasie. Jesteśmy głupi dla Chrystusa, mówi. Uważają nas za umarłych, a my żyjemy. Oni byli nieobliczalni w tym czasie. Oni byli bezumni w to czasie. Duch Święty wprowadził ich w ponad rzeczywistą sferę, potrafili przejść to, czego my boimy się. Ciało zawsze się boi. Czego się boi? Jeśli jesteście cieleśni, jeśli Bóg nie jest w centrum waszego życia, boicie się głodu, biedy, prześladowania, nacisku, uciekacie od tego. Dlatego, że On nie jest w centrum waszego życia. Jeśli byłby w centrum waszego życia, wtedy coś innego się z wami dzieje. Zapytałem Walędziaja: Walędziaj, trafiłeś do więzienia, posadzili cię, wyrwali cię z domu i posadzili. Niedawno go wypuścili. Ja go...
Pytam się, co się z tobą dzieje? Mnie rzucili do celi recydywistów, 4 łóżka, i jako piąty na wszystkich leżą, a ja muszę siedzieć całą noc w kucki. Jedną dobę, drugą.